Senatowi, żeby tę ustawę odrzucić. Ale myślimy, że był to troszeczkę wybieg prawdy senatorów Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie chcieli oni nawet dopuścić do tego, żebyśmy dyskutowali nad poprawkami, które zostały zgłoszone w czasie 14-godzinnej debaty senackiej. Dlatego wstrzymali się w tym punkcie od głosu i myślę, że na plenarnym posiedzeniu Senatu dzisiaj będzie to głosowane. Będą chcieli za wszelką cenę, aby tą ustawę jednak przyjąć. Nasz wniosek oczywiście odrzucić, a swój wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek przyjąć. Z tego co wiemy, no niestety w Senacie jest duża presja na senatorów, na Platformy Obywatelskiej. Już wielokrotnie powtarzałem, jest przyłożony jakby pistolet wyborczy do głowy, że albo będziesz popierał tą ustawę, albo nie znajdziesz się na listach wyborczych. Bardzo zły czas na procedowanie tej ustawy, 3 miesiące do wyborów, w pośpiechu ustawa, która zawiera wiele, bardzo wiele błędów, czy to błędów merytorycznych, czy też według nas także jest zgodna z naszą konstytucją, popychana kolanem i na siłę przez panią Kopacz forsowana, żeby pokazać, jak ona rządzi w Platformie. W rozmowach kuluarowych wielu senatorów Platformy ma wielki dylemat, jak zagłosować, bo oprócz czysto takich medycznych aspektów tej ustawy, myślę, że najważniejsza jest ten aspekt moralny, nasz światopoglądowy, po której stronie się opowiedzieć, czy po stronie życia, czy po stronie śmierci. Ale myślę, że, bo wiem, że w modlitwach wielu razy słuchaczy Radia Maryja modli się za senatorami, za wszystkimi senatorami, żeby tą ustawę odrzucić, żeby życie zwyciężyło nad śmiercią. Tak, jest 10 lipca 2015 roku. Pokażę Państwu, ilu. 22,141 tysięcy Polaków w USA. Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła, a Elek Duda przyjął parlamentarzystów ten dzień, to jest taki sądny dzień. Od tej PKW nominację na elekta. Ten pistolet wyborczy do głowy jest przystawiony. I no ale wybór to jest sprawa wyborców, a więc wierności tym, którzy nas wybierają. A z drugiej strony kwestia sumienia, kwestia tego, że najpierw się jest człowiekiem, później się jest ochrzczonym i jest się katolikiem. No, a członkiem partii takiej czy innej. Proszę Państwa, macie Państwo widoczne. Się po prostu bywa, więc to jest kwestia chyba sięgnięcia do fundamentów. To taka grupa senatorów mogłaby po prostu pokazać, kim jest Ewa Kopacz i jej otoczenie, które, jeżeli tak jest, zmusza do... Tak, to dla mojego taty nagrałam te dwa filmy. ...przekonań tych, którzy muszą głosować tak, żeby znaleźli się na liście, co by na te listy nie weszli ludzie, którzy... Musi to na Rusi, a w Polsce jak to chce... ...od razu przegłosowali tą sprawę. Znaczy ja mocno wierzę, bo wiara góry przynosi, myślę, że... Witold Andrejas. Zginął na służbie w 1994 roku i od tego czasu ja jestem sierotą, półsierotą, bo mama na szczęście jeszcze żyje. Moja mama Halina Andrejas. A moje dzieci są... Nie mają dziadka. I może Państwo to rozumiecie, co znaczy nie mieć ojca i nie mieć dziadka dla swoich dzieci. Dziadek jest bardzo potrzebny. O tym, czy ktoś będzie żył, czy nie, jest to uporządkowanie rynku usług. Państwu chciałem pokazać jeszcze wspaniałe wykłady, które polecam. Pana doktora Rafała Brzeskiego. Czy chcemy iść dalej z tą zachodnią politykę, jak byśmy
no bo wiemy, co się dzieje w krajach, Europy Zachodniej. Czy idziemy tą drogą, czy dalej zostaniemy przy naszej wierze i polecam wykłady. Sam tytuł tej ustawy. Ustawa o leczeniu niezgodności. I apeluję jeszcze raz do kontrwywiadu wojskowego i cywilnego kontrwywiadu. Zainteresowanie się. Zainteresowanie się tym Senatem, który w tej chwili dopycha do 628 ustaw w jednej kadencji. Pozdrawiam pana doktora. Robione, żeby zmylić po prostu, zmylić wyborców, zmylić ludzi. No bo jeżeli słyszymy z sondaża, że ludzie jednak są na tą ustawę. Miało być o 10 to głosowanie nad kolejną hańbą tych senatorów na Wiejskiej, tych szabas gojów. Za chwilę pojadą na świętować szabas, przełożyli głosowanie na godzinę 15 podobno. Każdy jest, panie senatorze, poza tym, żeby jeżeli ktoś ma. Będziemy oczywiście to obserwować. Żeby temu człowiekowi tej i chciałam państwu w tym kontekście także pokazać, co dzisiaj umieściłam. Wiecie, że jestem blogerem na neon24.pl. Polecam to forum Polaków. W Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby te dzieci były szczęśliwe, były wychowywane w zdrowych, możliwie... Takie są moje wnioski i tak dalej, z researchu na temat Senatu, do którego chcę kandydować w 2015 roku z ziemi wrocławskiej. Niepłodności, no, które, za którymi wszyscy się opowiadamy, tylko że cel nie ujęta środków. Południe, Wrocław, numer 7 to jest okręg. Ja jako tacy, którzy są przeciwko, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby bo, rodziny, które właśnie nie mają tych dzieci. Wiecie państwo, kiedyś tak było, drzewiej, że marszałkiem Senatu był on jest takim samym dzieckiem, które jest poczęte był naturalnie. Nikt nie naturalny to sposób. To są takie same obywatele, tak samo ich je prymas. Tak samo je szanujemy. Ale nie możemy się zgodzić też na to, że kosztem tego jednego dziecka czy dwóch. Prymas Polski obecnie jest nominowany. Kilka istnień ludzkich. Objął. Jeżeli ustawa mówi, że zarodek tą służbę to jest tylko grupa komórek, no ale dla Polski i narodu polskiego. Dochodzi do połączenia komórki męskiej, że jego i powstaje eminencja. Człowiek, powstaje człowiek w tym wczesnym etapie rozwoju. Z tego połączenia nie powstanie Interrex. Tylko istnienie ludzkie. No więc jeżeli ta ustawa mówi o grupie komórek, no to tylko po to, żeby móc Wojciech dalej Polak. Tą prawdę tym zarobkiem rocznik 1964, to tak jak ja. Na nim eksperymentu. Ja także urodziłam się w 1964. Taka para, która chce, prawda, mieć w przyszłości dziecko. W 64 w Kędzierzynie. Czy to chłopaka, czy dziewczynę. Na Polszczyźnie. Czy o zielonych oczach, czy o niebieskich, czy blondyna, czy bruneta. Jest to nie... I takie są moje wnioski, proszę państwa. Ingerowanie... że trzeba nam powrócić do tej tradycji. Nie mamy prawa do dzieci. Nie mamy prawa. Żeby w Senacie... na najwyższym urzędzie marszałka Senatu zasiadywał Interrex prymas Polski. Bo mamy ciągłość od wielu setek lat, wielu wieków. A może nawet tysięcy. Ciągłość Interrexa prymasa. O metodzie in vitro. No, prymasa Polski. My jako Senatorowie PiSu, no my nie możemy się na to zgodzić. Zresztą, dziękuję na razie za uwagę. Wrócę do tych nagrań Polski, który mówi, Senatu, Izby nie może głosować za przyjęcie o godzinie 15, kiedy będzie to głosowanie. Szczęść Boże, mówiła Beata Andrejas z Wrocławia.